Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ronda odebrana i jedna rzecz mnie niepokoi. Mianowicie chodzi o tak zwany komputer pokładowy. No, auto stało ponad miesiąc, podejrzewam, z odpiętym akumulatorem. Nie wiem, coś może się w sterowniku tam zresetowało. Zaraz jak odebrałem auto pod salonem, na tym wyświetlaczu był jakiś dziwny obraz, którego w życiu nie było. Szkoda, że nie zrobiłem zdjęcia i w tym momencie nawet nie pamiętam, co tam było napisane. Ten obraz się przełącza tutaj. Ja przełączałem w kółko i zanim się pojawił ten właściwy, bo chciałem po prostu ustawić sobie to, co zawsze mam, czyli to. Nie mogłem znaleźć tego obrazu. Jeździłem w kółko, to wszystko było, a tego nie było. Plus był jakiś jeden dziwny obraz. Następnie, wracając do domu, chciałem sobie już zresetować oba komputery A i B, żeby zobaczyć, jakie będzie spalanie. Nie byłem w stanie zresetować komputera A. Przypominam, że robimy to tu. Czyli w tej chwili jest A, teraz jest akurat zresetowany. Teraz jest B i na przykład, o, średnie spalanie, B jest zresetowane. Teraz jest średnie spalanie A i nie dało się zresetować. Żeby zresetować, to naciskamy reset i trzymamy dłużej. I komputer B, tak jak teraz, dało się bez problemu zresetować. Czyli naciskam dosłownie, nie wiem, może 3 sekundy i zresetowane tak jak teraz. Natomiast komputer A, teraz jest A, naciskam i nic. I tak się bawię czasami 10 razy i za 10 razem chwyci i się zresetuje, no bo teraz jest zresetowany. Bawiłem się wczoraj wieczorem jeszcze raz, czy to się naprawi, czy nie, no bo to się samo naprawiło, tego problemu już nie ma. Więc jedziemy teraz na krótką wycieczkę. Aha, od razu mówię, że mam ustawiony reset manualny, bo tu są ustawienia. Zmiana ustawień. O, jest trip A. Wchodzę, no i jest ustawione, że ma być manualny. Bawiłem się, że jeżeli zmienię na to, czyli when ignition is turned off, czyli z zapłonem, czy każde wyłączenie i włączenie z zapłonu samo się resetuje, tu rzeczywiście działa. Ale ja mam manualne, wybieram i jest manual reset. I to samo mam w B, też jest manualne podświetlone. Tutaj mamy średnią prędkość, a zresztą nic się nie da kasować, nie chodzi tylko o średnie spalanie. Teraz jest B, tu jest A i zaraz się pojawi. Jest 55 litrów A, 55 litrów B, zaraz się zatrzymamy. OK, czyli to jest teraz B i kasuję B, naciskam tutaj palcem, jak widać. Widać czy nie widać? Widać. Zresetował się bez problemu. Teraz przełączam na A, 31 litrów, no i resetujemy. Nic. Trzymam przycisk. Jeszcze raz, naciskam, trzymam. Nic, A się nie chce resetować. B zresetowane. A 37, jeszcze raz. Nic. Trzymam cały czas. Puszczam. Kolejne, trzymam. Nic. Nie resetuje się. Nie resetuje się, przejadę się kawałek. I
Wstawmy B. Jest B. Jeszcze zresetowany, teraz się pojawi. I resetuję B. Bez problemu się resetuje. Przechodzę na A. I znowu próba resetu. Nie da się. Trzymam klawisz. Kolejna próba. I nic. Okej, jestem pod domem i kolejna próba. Nic, przechodzimy na B. Jesteśmy na B. I resetuje się bez problemu. I teraz zobaczcie, że jak zmienię ustawienia. Dobra, wyłączymy zapłon, jeszcze raz włączam. Jest teraz bezresetowane. Przechodzę na A, niezresetowane. I naciskam, kolejna próba na wyłączonym silniku. Jest. Zresetowało się. Ok, po tym udanym w końcu resecie znowu sobie pojechałem na krótką przejażdżkę. Mamy spalanie A. 16 litrów, zatrzymujemy się. I naciskamy reset. Zresetowało się. Na włączonym silniku. No także słuchajcie, no nie wiem o co chodzi, ale coś się naprawdę zawiesiło w sterowniku. I zatrzymamy się. Jest 13 litrów i reset. No i teraz się resetuje. Czyżby już jest ok? Ok. Silnik włączony i reset. Działa. Na sacie chyba, że się system już właśnie odwiesił. Tak jak właśnie odwiesił się ten problem. No nic, będę to obserwował. Przechodzimy na B. I B się resetuje, ale B się zawsze resetowało. No i tak pomyślałem sobie, że jeszcze w razie czego podładujemy akumulator. No cóż, auto stało tam półtora miesiąca, więc na 100% akumulator się rozładował, to nie ma wątpliwości. Auto też na pewno stało z wyłączonym w ogóle, odpiętymi biegunami pewnie. A na sam koniec pewnie Honda go podładowała, no bo on jest naładowany, bo system start-stop się włącza, więc na pewno jest naładowany. Ale w razie czego jeszcze go podładujemy moim ulubionym C-Techiem.